wstaliśmy i mówiliśmy, że wylądowaliśmy wczoraj w hotelu? No. Tak, mówiliśmy. No i ogólnie się ogarnęliśmy, wyspaliśmy się. Idziemy teraz zobaczyć do parku, który był wiecznie zamknięty. I zawsze chcieliśmy tam pójść i zawsze trafialiśmy, czy było zamknięte, bo byliśmy tam za późno. Spotkaliśmy parę Polaków, którzy mówili, że ogólnie spali na tych kempingach tutaj bliżej Rivo. No i mówili, że w nocy było zimno, ale było ogólnie trochę drzewa, było można palić ogień. Byli też policjanci, którzy nie sprawdzali przepustek kempingowych, więc ogólnie można spać na tych kempingach i ogólnie mieć tam troszeczkę wylane na te całe rejestrowanie się. Także idziemy na pomarańcze do parku i to później. Yo. Tutaj jeszcze można zobaczyć stąd Muzeum Cristiano Ronaldo. Tam jest posąg. I to najśmieszniejsze, znaczy tam się chyba już teraz ludzie w kolejce ustawiają do tego, żeby sobie zrobić zdjęcie z tym posągiem. I on ma tak, ogólnie jest z brązu zrobiony, czy z mosiądzu. I ma wypolerowany tyłek, jajka i klatę. Czyli wszystkie panie, które przychodzą, tego widać z tej strony. To właśnie dotykają go w te trzy miejsca. O, tam. Nawet widać, że mu się tyłek świeci stąd. Ogromny statek. No, bardzo ładny. Tylko to słońce, niech wychodzi słońce. Tam widać tutaj. To był, jak to tego jest, półwysep Świętego Wawrzyńca, tak? Mhm. Półwysep. W takich ładnych okolicznościach mamy drugie śniadanko, pomarańczkę. Piękny jest ten park. Lizarda. No, jak zasuwa do góry. Nie ma takich dużych jaszczurów tutaj, nie? Nie te rejony. Zjedli wszystkie te takie duże jaszczurki i zostały same takie maluchy. Także ogólnie jedziemy do miejscowości obok dzisiaj. Za chwilę. Mieliśmy jechać o 14:00, jedziemy o 11:00 i zobaczymy, co dalej. Aha, to one są czułe. To są duże. No duże są tutaj. No, całe kamienie są w nich. One zasuwają. No, boją się. Normalnie prawie zapałem je... O, jak zaglądają na siebie, patrz. Można dotknąć. Dotknął, ale boję się, że mnie ugryzie. Ej. Nie, no te duże są takie większe. No, wow. Niesamowite. Normalnie one się dają złapać za ogon. Patrz, jak się oblizuje na nie. Ej, tutaj to jest masakra jakaś. Ale mają harem. Szok. Patrz tu, misiu. Zobacz. Dżdżownica. Ej, to się nawet nie boją, ale tak patrz, jak mnie chciała ugryźć. No. Wow. Patrz na ten płot. To was?
masakra. No nigdy czegoś takiego. Tam właśnie to nie jest ten pomnik Cristiano Ronaldo, o którym mówiliśmy. A co, muzeum jak muzeum, no nie jesteśmy fanami futbolu. Będziemy jeszcze obczaić na szybko, czy jest możliwość wyprania sobie ciuchów w marinie. Jest ponoć self-service pralnia. No i będziemy, ale bączków. Piękne kolory, zobacz taki motyl. Na Sebastiana. Jemy sobie lody i pastel de nata na wybrzeżu. Elegancko, 20 stopni, trochę wieje. Tam fajnie bywałem na surfingach i tak dalej. W sumie to nas trochę korci, jak może by nam ktoś chciał zaproponować, na przykład race. Na przykład na Gibraltar. Ja bym się z kimś wybrał stąd, jakby wiało w tamtą stronę, jak najbardziej. No i zobaczymy, co tam dzisiaj z tego dnia wyniknie. Oczywiście w ogóle najlepiej bez planu, bo jak sobie coś zaplanujemy, to się znowu może nie udać. Jak lody? Mniam. Pyszne? Mhm. Zinio. Mały król. Mały król. No ciekawe. Ogólnie wyglądało, jakby tam cieli tą ścinę, nie? Chyba tak. Okej. Okay. Ale myślicie, że można tutaj może zadzwonić do nich? Bo to jest ten sam budynek, nie? Jesteśmy w destylarni rumu. Elegancko. Ale zapach, co? Wow. Kadzie. Elegancko to wygląda. Ta pełna profeska, co? Szydełko. Aha. Bo myślicie, że to się aż tak dużo tego destyluje? Czy to jest... Do you want to test the juice? If you can squeeze juice, give me a second, I'll give you a... Extra. To są zbiorniki, do którego płynie ten sok, tak? No. Tutaj widzę na szybku. Okej. Elegancko. A chociaż zależy od pogody. Ja miałem zawsze takie. Ja piłem raz właśnie w Meksyku. Masz tutaj coś? Popił? Albo coś takiego? Ja próbowałem raz. Bardzo mi smakowało, ale przez taką ręczną wyciskarkę gościu wyciskał. I było pełno tego takiego. Tych trocin takich, nie? I to nie było zbyt przyjemne, ale był smaczny. Super. Super, świeżutki soczek. A też jest taki mętny, nie? Nie jest taki czyściutki. Ale jest słodki. O mój Boże, ale fajnie, jest mega zimny w ogóle. To jest taki mętek, ale słodki sam cukier. Jest, nie? Sam cukier. Mm. Smakuje jak syrop z cebuli trochę. About one, you can see it there. This is like fermentation now? Well, this one's already finished fermenting. Bardzo słodkie, ale bardzo smaczne. This one is squeezing and this is already. This is the fresh one, yeah? Yeah, this is the fresh one. It's starting to ferment. Okay. And this? This is the today's one. So we've already got 3,000 liters in there. So this is stay. You can see there's a bit of a difference. This is green. It will eventually become brown. Okay. Okay. And did it stay like for 3-4 days? 3-4 days, yeah. And then you start cooking? Yeah. What's left? Very little. Just to initiate it. Once it's initiated, then I just
Toronto. So when it starts fermenting, I wait for it to ferment and then I start putting the next one. Okay. And I just I really try and reduce the yeast. Not that it makes a difference. It's not. It's bread yeast. It's natural. It's not. It won't kill you. Yeah. I just don't want to use a lot of yeast. So, and then obviously depending on the bricks, I do need to add water. If it's too sweet, it won't ferment. Okay. So like, I think you were drinking it with 15. At 15, it won't ferment that easy. So I'll reduce it with water to about 14. Okay. Czyli dodaję wody, żeby łatwiej fermentowało, tak? Dobrze zrozumiałem. Aha, ekstra. Czyli to ma około 50% cukru i mieszają to z wodą, żeby miało około tam 40. Żeby łatwiej fermentowało, no ekstra. Ojej, co to jest? So yeah, this is already, I'll explain to you the process. Destillated. At the moment, this is at 75%. 75. Anyone want to taste? No. I can taste. No, but just the men, the men, the men. Sorry, I just need to grab a glass. Można no, mieć, it's longer. We need one hand, but it was small, yeah. Można mieć pół promila, nie, tutaj, żeby jeździć. I don't like to drink it like this because it's, you know, it's just the experience of drinking it from the pot, from the straight. Yeah. My rum needs to rest, not needs to, I like it to rest 6 months to a year. Okay. The more it rests, even though in the stainless steel, it just gains quality. Yeah. This to me is a bit too rough. Okay. In 6 months' time, so it's not completely different, but it's different. That is at 78. Sorry, I just need to give my turn. Naprawdę. Ale nadal nie jest taki ostry. Czuć moc, ale nie jest taki jakiś ostry. A może ja sobie po prostu już odpowiedziałem na niego. Nie no, w ogóle jest bardzo smaczny i nie smakuje jak chyba. Nie jest zły. Ale rozgrzewa tak przełyk teraz. Ej, ale smaczne to jest. Ale się można poparzyć czymś takim, jak się pije czyste, bo to ma 80 wodów, to w żołądku zaczyna buzować. That point to the inside is quite thick. Yeah. So that's all water around. So I mean, if I open this valve here, so you there's going to be the boiling water coming out. Okay. So there's water all around. I put the wood, boils. When you boil water, it becomes steam. That steam comes through here, comes over here, and then I'll open the valves. The sugarcane juice that's fermented is inside. Okay. And the steam goes in here, boils. Boil the sugar. The sugar is already fermented. So yes. The idea is you need to take the sugar away from the juice. Okay. So you ferment the sugar. So now you're distilling the juice, the leftover, the alcohol. Uh-huh. Okay. That's in the sugar cane. So I'm boiling the juice. The alcohol is lighter than water, so it becomes steam again. Uh-huh. So that steam goes through here. Here you got a coil, and this is your first condensation. So it goes through here, ends up in this part here, your impurities, there's always, you know, the steam always brings a little bit of impurities. Your impurities fall down and the steam goes up. Uh-huh. You've got copper plates. Always copper. Copper is very important. Most important tool is copper, metal. You've got the copper plates going up, steam goes up. Comes here, here you've got a coil. Copper. Okay. And I've got water cooling. If you see that's water there. Yeah. Okay, that water is cooling the system. Uh-huh. So that it's ice cold. And this is second distillation, you think, or the first one? I can call it a three distillation. One, two, three. And three. But it's a single distillation. Because one, two, three distillations, it's all marketing. If you're doing only one distillation, then you can have some methanol, which is not healthy. Yes. So it's like for safety also. Exactly. The first, your heads and your tails are never taken. It goes into the black bucket. Ah, and so this is the heads and tails. Ah, okay. Okay. I distilled it the second time. So it's no good to drink. No. What is in the bucket? It's your heads and tails. To jest pierwszej destylacji, tam może być metanol i można się tym zatruć. I oni to wylewają po prostu, nie? I to masz, wiesz, bo to pierwsza destylacja i ten metanol on szybciej paruje jakby, nie? Od etanolu. Tak, cały śmietnik. Because it's full and then... Okay. In the barrels, you can see it's leaking.
bits. Aha. What I call the angel share. They also have the right to drink a bit. The barrels here, the barrels there, the barrels outside. I got barrels everywhere. Ta szóstka była chyba za 100 prawie. To jest duża butelka? No, 100 euro, to jest bardzo dużo. No. Jak lubię rum? W ogóle całkiem inny smak tego. Od razu czuć, że to leżakuje w beczce, że to ma jakiś taki no inny smak, nie? Także tak wygląda cały proces. Drzewo, jakiego używałem, no to w zasadzie mówi, że jakiekolwiek mu się uda zdobyć. Może być z palmą, z innego. Mega. It's good for your health. Tak. Taki bardziej owocowy ma w łapach przynajmniej. No, ale czuć moc. You feel the strength of it. Yeah. Yeah, it's become very popular in France. No, I want to try. Hey guys, enjoy yourself. Thank you very much. Off to one chef, come back. Ciao. Thank you. Thanks. Ciao. Bye bye. To był w ogóle założyciel tego. Wow, niemożliwe. To jest... Tak. Ten król jakby, tak? Ten króla, no. Nieźle. Ale nie się udało. Gdzie to złoto i poznać księcia Madery, nie? Bo nazwa mały król wzięła się z korotkiem, no to zaraz po porodzie stwierdzono, że on jest za słaby, że on umrze zaraz. Wzięto go od matki zaraz po porodzie i szybko do księdza go zawieziono, żeby ochrzcił, no nie? No i ksiądz powiedział, że co wy mówicie, on jest silny jak król, to jest mały król, no nie? Pobłogosławił go, ochrzcił i przeżył i zaczął robić rum. Wow. Naprawdę pan jeszcze cały czas polewa? No, zjedliśmy sobie elegancki obiad. W Adagamonis, tak się nazywa ta knajpa. To jest tak, Adagamonis. I za 11 euro, nawet na dwie osoby, żeśmy się najedli. Stek, frytki, coco de bollo z masłem czosnkowym. Naprawdę smacznie. Także polecamy miejscówkę. Wino drogie, żadnego tam deserku kawki sobie już nie braliśmy, bo mamy swoją kawę, sobie wypijemy, jak dojedziemy na miejsce. I lecimy chyba z powrotem. No co ty tam teraz robisz? Ale zimna woda z wodą spadła. Przygotuję się do spania. Najpierw naczynia, później giry? No i mamy lodówkę nawet tutaj na zimne piwko, którego nie kupiliśmy. Małe podsumowanie dzisiejszego dnia. Dotarliśmy na naszą miejscówkę. Znaleźliśmy sobie, już wcześniej upatrzyliśmy sobie tą wiatę. Tak, trafiliśmy na nią przypadkiem, ale bardzo nam się spodobała, zwłaszcza te kafelki tutaj. Nasi znajomi Sebastian i Magda podwieźli nas tutaj autem. Wypiliśmy razem kawkę i zjedliśmy jeszcze pastel de nata. Ogarnęliśmy sobie szybkie pranie. Suszy się, mamy nadzieję, że wyschnie. Zanim zajdzie słońce i pokażę wam, jak wygląda w środku. Są dwa zlewy z bieżącą wodą, niestety zimną, ale woda jest. I w ogóle jak byliśmy tutaj wczoraj, to tego drewna tutaj nie było. No ale ktoś tam nam doniósł drewno, więc dzisiaj rozpalimy sobie wieczorem ognisko. Upieczemy jakieś kiełbaski i kolacja będzie na ciepło. A namiot planujemy rozbić tutaj. Ja bym chciał spać tam pod paleniskiem, będzie ciepło, ale... Chyba chciał spać tutaj, tylko w śpiworach. No, a ja preferuję rozbić namiot tutaj i się tutaj skitrać. Czekamy na zachód słońca, ale... A, jeszcze tutaj jest łazienka. Tak się z boczku wchodzi. Z mydełko bieżące, ubikacja. Spoko.
pomóż nam się rozwijać. Zasubskrybuj nasz kanał, polub i odwiedź nasze profile społecznościowe.